Ale to taka twoja ulubiona kobyłka, co na niej jeździłeś zawsze. Nie, no to się może robiła do mnie. My ją znamy z tamtego z Goleutka. No to taka tam się zawsze taka śmiała była. Tak zawsze. Taka śmiała. Inne kobyły tam daleko chciałam być. Która? Jak ładnie oddała, jak nie oddała. Daj jej trawę troszkę. Zostaje zatwierdzony wynik do litwy 5. Koń pierwszy numer 7 Amadora, koń drugi numer 5 Jambi, koń trzeci numer 8 Rivigliano, koń czwarty numer 1 Krotona, koń piąty numer 6 Irvington, koń szósty numer 2 Erbion Marie, koń 5 Tom Speed i koń dziewiąty numer 4 Muszajner. Z tym wysłanym u gości 1,4. I konie ruszyły. Niezły start, tam wszystko równo poszło, przez moment Darren Sala na czele, z tyłu na razie Hiszpan. Teraz Morning Doyen poszedł na prowadzenie, ale obok niego dobrze galopuje Caprys, te dwa konie. Caprys w tej chwili pierwszy, 1300 metrów do celownika, Morning Doyen. Na trzeciej pozycji galopuje Jeremy, tam w czołówce jest także Dekret. Troszeczkę się stawka rozciągnęła, ciągle ostatni Hiszpan. Z tyłu również galopują Maxigra oraz Bella Barca. A w czołówce zmienia się niewiele, Caprys ucieka. Caprys ucieka i ma przewagę. Caprys na drugiej pozycji, Morning Doyen, na trzeciej Jeremy, to jest czołówka. Na czwartej Dekret, Darmsala. Za nią galopuje Udanin i pozostałe konie. Na prostą wyprowadzi jednak Caprys. Caprys, Morning Doyen, te dwa konie. 600 metrów przed celownikiem, Caprys zaczyna słabnąć. Morning Doyen zbliża się do niego. Ale Caprys jeszcze się broni, jeszcze oddał od bata. 400 metrów od celownika, do celownika, walka. Polem finiszuje Darmsala. Morning Doyen, Darmsala, te dwa konie na razie. Morning Doyen, Darmsala. Darmsala, Morning Doyen. Jeszcze tam Jeremy się włączył do walki. Jeremy, przepraszam, to jest Udanin. I Udanin wygrywa, druga Darmsala, trzeci Morning Doyen, czwarty Dekret. Pozostałe konie, ostatnia Maxigra. Пизда, Степан, на блядь. Так он забирать надо, блядь.